Galeria Młodych Twórców Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Łazienkowskiej 7 w Warszawie zaprasza na wystawę. Dzień dobry, nazywam się Zbigniew Sikora. Skończyłem Wydział Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, specjalizacja sztuka w przestrzeni publicznej. W tej chwili jestem doktorantem Uniwersytetu imienia Jana Kochanowskiego w Kielcach. Należę do Stowarzyszenia Front Sztuki i zajmuję się głównie malarstwem związanym właśnie z przestrzenią publiczną, także tematyka wystawy, która odbędzie się w najbliższą środę o godzinie 18, dotyczy właśnie zagadnień miasta i elektroniki wszechobecnej w naszym życiu. Elektroniki, która mnie jednocześnie fascynuje i troszeczkę przeraża. Wystawa nosi tytuł Cubes. Tak jak wspomniałem, dotyczy i elektroniki, i miasta. No jak spojrzymy na układy scalone w różnych sprzętach, one bardzo przypominają nam taką strukturę miasta, mapy. I ta elektronika mnie i fascynuje, i przeraża jednocześnie. W tych obrazach można przynajmniej to przerażenie zaobserwować, dosyć mroczne w skalach szarości, czerń na czerni. Przedstawiają i miasto, i tą układy scalone, elektronika, która właśnie bardzo mi się kojarzy z miastem sama w sobie, ale zauważmy, że te miasta są puste, bez ludzi, którzy siedzą przy komputerze, czy nie mogą się obejść tak naprawdę bez internetu w dzisiejszych czasach. Zobaczmy, że każdy ma telefon, można zaobserwować, jak młodzi ludzie zamiast na ławce porozmawiać ze sobą, to wszyscy mają wciśnięty nos w komórki. Obrazy są malowane przede wszystkim farbami akrylowymi, ale łączę to i z sitodrukiem, i ze sprayami, technika szablonu tutaj, która jest powiedzmy zarezerwowana albo przynajmniej przejęta przez właśnie takie działania street artowe, przestrzeń publiczną. No, tutaj przenoszę taką technikę właśnie na obrazy. Już od wielu lat gdzieś ta technika mi się pojawiała w obrazach, właśnie ta możliwość odbitki graficznej. Właśnie zacząłem od sitodruku przez jakieś elementy szablonu, aż w tej chwili w dużej mierze te obrazy są właśnie odbijane za pomocą szablonu i sprayu. Przynajmniej fragmenty tych obrazów, takie znaczące. Do niedawna malowałem tak naprawdę, głównym tematem moich obrazów byli ludzie. Ludzie znajomi, ludzie, których fotografowałem sobie na mieście. I od pewnego czasu pozbyłem się człowieka. Przypadkowo, bo malowałem sobie tło do obrazu i stwierdziłem, że to tło jest samowystarczalne, że te układy scalone, takie kuby właśnie zaczęły funkcjonować samodzielnie i od jakiegoś czasu właśnie przestałem w ogóle malować ludzi i to jakoś zaczęło się składać w całość. W tej chwili podejmuję różne tematy, ale cały czas gdzieś w okolicach właśnie tej elektroniki miasta, blokowisk, które właśnie są jak takie kuby ułożone, szczególnie te blokowiska z lat 80., na których się wychowałem, to wszystkie bloki takie same, szare, bure i trochę te obrazy właśnie przypominają takie blokowiska. Można znaleźć na Facebooku mnie z imienia i nazwiska Zbigniew Sikora albo właśnie na stronie www.zbigsikora.com. Wystawa Cubes rozpocznie się w najbliższą środę 8 czerwca. Wernisaż odbędzie się o godzinie 18. Potrwa do 23 czerwca na ulicy Łazienkowskiej 7 w MDK-u w Galerii Młodych Twórców. Serdecznie zapraszam do oglądania prac. Pozostałe audycje i notatki do podcastu znajdują się pod adresem galeriamdk.podcasty.info.
Podcast wspierany jest przez Fundację Otwórz się. Możesz pomóc w tworzeniu kolejnych audycji, przekazując dotacje na stronie otwórzsie.org.pl. Dziękujemy.